Dzisiaj w godzinach popołudniowych doszło do pożaru w barze mlecznym przy ulicy Zamojskiego w Zakopanem. Przybyła na miejsce straż pożarna, szybko ugasiła pożar. Lekkiemu zatruciu dymem uległa kobieta mieszkająca nad barem. Jak wyglądał początek pożaru? Nagle usłyszałam potworny łomot. Myślałam, ściana się wali, dach się wali, coś się dali. A tu wpadły dwa chłopaki z wiadrami i kazały mi się wynosić z domu. I zabrać dokumenty. Poszkodowana pani została zabrana przez karetkę. Na miejscu pożaru pojawił się także właściciel, który przypuszcza, co było powodem pożaru. Pożar był spowodowany prawdopodobnie złym wykonaniem kominka jednego przez firmę, która była odpowiedzialna za przystosowanie tego kominka do palenia tak naprawdę. No. Więcej o pożarze zakopiańskiego baru mlecznego w dzisiejszym wydaniu wiadomości.